Modnym ostatnio zabiegiem stała się wolumetria. Zabieg ten pozwala nam na tak zwany bezinwazyjny czy też mało inwazyjny lifting. Właściwie zakwalifikowane pacjentki mogą cieszyć się poprawą w owalu twarzy, jak również mogą dzięki temu podkreślić nieco na przykład kości jarzmowe albo też zniwelować doły skroniowe, które wraz z czasem stają się coraz bardziej wklęsłe, a skóra zaczyna nam opadać. Tak zwane prawo grawitacji ciągnie policzki w dół. Wykorzystanie kwasu hialuronowego w technologii Y-Cross, czyli usieciowanego, podanego głęboko na kość, tworzy tak jakby rusztowanie dla skóry i pozwala ją napiąć, jak również wykonturować twarz w zależności od potrzeb danej pacjentki. Zawsze przed takim zabiegiem należy szczegółowo ocenić jakość skóry oraz omówić z pacjentką, jakie efekty chciałaby uzyskać poprzez zabieg wolumetrii. U dzisiejszej pacjentki wykonałam zabieg wolumetrii z użyciem 5 ml kwasu hialuronowego, który równomiernie rozłożony pozwolił podnieść mi owal twarzy, czyli tak naprawdę przywrócić skórę na właściwe miejsce. Dodatkowo po konsultacji z pacjentką wspólnie doszłyśmy do wniosku, że zależy najbardziej jej na uwidocznieniu kości policzkowych. W związku z tym 1 ml kwasu hialuronowego został podany kaniulą, czyli giętką tempo zakończoną igłą wzdłuż kości policzkowej, aby uzyskać tak zwany top model look.